Cześć moi kochani, no czas na kolejny odcinek. Dzisiaj będzie odcinek troszeczkę z nowej beczki, aczkolwiek z drugiej strony to nie do końca, no bo cyklicznie zazwyczaj robiliśmy ten odcinek w lutym, ale w tym roku było bardzo, ale to bardzo dużo pracy związanej z eventami terrorystycznymi, ze zniosami, z tym wszystkim co się dzieje na hodowli. Niedługo też zobaczycie, myślę, całkiem niezły odcinek odnośnie... No, jak zobaczycie, jak będzie, to zobaczycie, tak? Ale coś nowego będzie w hodowli Exclusive Bald Pythons. Dobra, do sedna. Top 10 Exclusive Bald Pythons, czyli węże, które kupiłem lub zholdbackowałem. Akurat już większość tych węży, które będą w top 10, to będą węże, które kupiłem, bo sam jeszcze nie do końca robię tematy, które mnie satysfakcjonują. Ale nie wczuwałbym się tutaj w numery, tak jak co odcinek to powtarzam z tej serii oczywiście, tak? Bo no nie mogę powiedzieć, że wąż X jest lepszy od węża Y, ale chodzi o to, żeby wam pokazać no najlepsze węże, które mam obecnie na hodowli, tak? No to może, żeby nie przeciągać, zaczniemy numer 1, tak? Pokażę wam dwa wężyki. Desert Ghost Clown, samiczka, przepiękna dziewczyna, która jak widzicie rośnie. Ten żółty jest po prostu jedyny w swoim rodzaju, żaden typ królewski nie ma takiego koloru. Także ex aequo, tak? Zrobimy Desert Ghost Clown samica. No to tak, wcześniej pokazana Desert Ghost samica, Desert Ghost Clown. Nazwijmy go Desert Ghost Plus, bo ten samiec jest, jak widzicie, zupełnie inny od tej samicy. No ale póki tego nie potwierdzę, to nie będę gadał głupot. Co mi się wydaje, że w tym samcu jest. Myślę, że całkiem niezły samczyk. No i oczywiście równie warto zwrócić uwagę na samiczkę, którą przywieźliśmy z Holandii od Remco, tak? To jest samiczka Super Blackhead Clown, jak widzicie. Waga 1,4 kg, rośnie całkiem nieźle. Myślałem, że będzie jednak troszeczkę lepiej jadła. Ale tak z 4 posiłków mniej więcej 2 zjada, także pomalutku do przodu, jeszcze 400 gram i będziemy działać z tą samiczką. Dobra, ciśniemy z następnym wężykiem. Myślę, że warto by pokazać tą dziewczynę. Sunset 50% Head Ultramel. Najnowszy zakup od Mateusza Kaszuby, którego serdecznie pozdrawiam, z Regiozon oczywiście. Czekam jeszcze na samca, ale zobaczymy, co pokażą testy wylinek, bo Mateusz, tak mi się wydaje, że w tym momencie jest właśnie w trakcie ogarniania wylinek i wysłania ich. Numer 3. Monarch 66 Head Clown Samol. O, tak go można uchwycić. Wąż, który przez całe jego życie będzie wyglądał w ten sam sposób, nie będzie tracił praktycznie wcale na swoim designie. Dobra, kolejny wężyk, samiczka, która mnie przed chwilą dość mocno pogryzła. Pokażę w pudełku. Łuki Ultramel, też od Mateusza Kaszuby. Samiczka ze sporym potencjałem genetycznym. Myślę, że będziemy zrobić z niej całkiem fajne klauny za jakiś czas. Kolejny wariacik, Łuki Pefter Clown. Myślę, że sporo różnych ciekawych projektów. Tu jeszcze jest Łuki Pefter, tak naprawdę Łuki Black Pefter, bo tu jest Pastel, Black Pastel, Barnhart, Łuki Clown. Mam też taką samiczkę, dużo większą, ale wiadomo, samiec będzie pierwszy gotowy, także więcej projektów zobaczycie z nim. Mogę wam pokazać też tą samicę z medalionem oczywiście w szufladzie. Także tak ona wygląda. No w
co, no pokażę wam też tak, tak egzekwo, tak? Łuki Post Blade Clown, samiczka, która też elegancko rośnie. Myślę, że będzie się sporo z nią działo. Teraz tak, pora na parę koperpiedów. To jest ładniejsza według mnie samica. I taki samczyk do niej. Też moim zdaniem jest petarda, fajny samol z mega potencjałem, żeby zrobić wersję super, czyli super Cooper Baldy. Dobra, no to teraz co? No, ja wam, może to nie jest petarda genetyczna, ten wąż, którego wam pokażę, ale to jest niewątpliwie najładniejszy wąż, którego wyhodowałem w tym sezonie. Jest to Fire Bongo Clown. Ziomek, patrzcie jak najedzone. Patrzcie ten wzór. Nie chcę tak za mocno nim majtać, bo dostawały niedawno jeść. Pokaż głowę. Głowa czysta. No i wzór mega moim zdaniem. Teraz tak. Pokażę samiczkę Firefly Bongo Clown, też zrobiłem ją w tym sezonie. Ta zostaje u mnie. Druga idzie do Krzyśka, którego pozdrawiam. Bo niepotrzebne mi są dwie takie samiczki same. Moi drodzy, no to co? Teraz w sumie dwa węże wam pokażę, też egzekwo, które będą, znaczy już robią zamęt, mam nadzieję, że doczekam się jakichś maluszków w sezonie 2024 po nich. Reproduktor też od Mateusza Kaszuby. Pastel Stranger Yellow Belly Clown, którego kupiłem dorosłego. Tak wygląda. A tutaj wam pokażę samiczkę. Która mam nadzieję, że siedzi na jajkach. Już Pastel Stranger Clown. Teraz tak, myślę, że warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną samicę Leopard Mojave Gravel Post Spot Nose. Może ta samica nie jest jakaś wyjątkowo designerska, ale, moi drodzy, siedzi w niej gravel, także myślę, że super gravele w kombinacji z tą samicą będą wyglądać tak jak trzeba. Niedługo odbieram samca gravel clowna dla niej i na przyszły sezon, bo w tym sezonie już puściłem coś z Yellow Belly na nią. A nie, przepraszam, w tym sezonie puściłem spotną z clowna na tą samicę. Jest strasznym żarłokiem, wygląda tak. Jak widzicie, cały czas gotowa do działania, do tego, żeby coś zażreć. No dobra, no i tak, pewnie się zastanawiacie, co u Pikachu, jest cała i zdrowa. Na wylince. Jest niestety na wylince, ale nie wiem, czy ona w ogóle nie ma owulacji w tym momencie, bo puściłem na nią łuki Head Clowna. Nie wygląda co prawda jak powinna, ale jest mega spuchnięta jak widzicie, także tak mi się wydaje, że był jeden lok i zaskoczyła i tak jak jej mama, maszyna do składania jajek, zobaczymy jakieś w różnych kombinacjach łuki, klauny, zęci, no bo wiadomo, że super enci, no to wszystkie maluchy będą miały w sobie gen enci, tak? No i oczywiście pokażę też jej siostrę z roku młodszego. Super Pastel, Super Enchi, Yellow Belly Clown. W tym momencie wygląda tak. Myślę, że też warto zwrócić na nią uwagę.
i co? I tutaj Pinstripe, Fire, Yellow Belly, Clown. Ta samiczka delikatnie nam się przyblokowała, ale wygląda kosa. Trochę nie w tym momencie. Samiczka z MB Professional Ball Pythons od Marka Skubisza. Tak się prezentuje. Moi drodzy, tak się zastanawiam, czy mogę jeszcze cokolwiek pokazać, na co warto by było zwrócić uwagę. Na pewno mogę wam obiecać jedną rzecz, że w tym sezonie będzie dużo ciekawych węży, będą strangery, tak mi się wydaje oczywiście, bo jeszcze fizycznie nie mam żadnych w inkubatorze, ale na chwilę obecną, jak widzicie, jajek jest sporo, 18 zniosów jest. Myślę, że około jeszcze 30, może nawet troszeczkę ponad 30 zniosów jest w drodze. Także trzymajcie kciuki. No i co? Myślę, że zobaczyliście w dzisiejszym odcinku całkiem fajne węże, którymi śmiało mogę się pochwalić. Nie wiem, czy to w sumie wiecie co? Jeszcze tak, żeby nie kończyć tego odcinka, mogę wam w ogóle pokazać kilka ciekawszych holdbacków, które sobie zostawiłem. Pastel Spot Nose Blade Enchi Clown. Przepiękny samiec. Tak się prezentuje. O, piękne zielone oko. W ogóle jak dla mnie jest petarda. Zobaczcie ten wzór. Zostawiłem go sobie mimo tego, że ma pastela, ale ma niezłe kombo innych genów, także zostaje u mnie. To jest ciekawa samiczka, wziąłem ją, zostawiłem sobie, to jest samiczka, która wyszła u Mateusza Kaszuby, bo to mnie interesuje temat, no bo to jest pastel spot nose, post yellow belly, post red stripe, a nie wygląda jak zwykły pastel spot nose, ani pastel spot nose yellow belly. Chodźcie, pokaż maleńka. Także na ewentualne Pompeje, myślę, że temat jest przyszłościowy i warto było sobie ją zostawić. Tutaj są łuki, wam pokazywałem. To są zwykłe klauny, ale Head Hypo. Jedna ma yellow belly, ta. Tak mi się wydaje, a to jest zwykły klaun Head Hypo. Także mam Hypo klauna do nich, także na pewno zrobią robotę. No tak, Asphalt Klaunik. Przepiękny samczyk od Mateusza Kaszuby. Super Leopard Firefly Lesser Clown. To wyrwaliśmy w dobrej cenie z Markiem maluszki od kolegi, co nawet nie wiem jak się nazywa, ale miło, że nam sprzedał tą samiczkę. Marek też sobie coś tam z tego zostawił. No Black Pastel Barnhart Clown samica. Dla mnie też petarda jest. W ogóle zobaczcie, jak to wygląda. Myślę, że fajnie, że została u mnie. No to, co się podoba wszystkim. Axantic Piet 100% Head Hypo, Axantic Piet. Tego wyhodowałem, pokupiłem od Kuby Wereszczaka, którego pozdrawiam strasznie serdecznie. Reptile z Poznań. No to fajne produkcje, Fire Orange Dream Yellow Belly Clown i Fire Orange Dream Clown, samiec i samiczka. No to też panienka od Mateusza, Super Asphalt 66 Head Clown. Naprawdę kosa pani. Mam nadzieję, że się potwierdzi head na clowna i że uda mi się zrobić jakoś w przyszłym roku Super Asphalt Clowny. A
A, no i to jeszcze pokażemy tego kawalera Bongo Black Pastel Mahogany 100% Head Clown od Kuby Wereszczaka, czarny kawaler, który na pewno nie będzie się nudził w Exclusive Ball Pythons. Mimo tego, że head to będę go puszczał na różne samiczki. Jeszcze Black Pastel Barnhart Gravel Head Clown, samiec. Też przepiękny. Moi drodzy, no to co, no takie małe podsumowanie, widzicie, ja odsłaniam totalnie karty, nie ma u mnie tematów tabu, choć może tam jakichś dwóch czy trzech węży nie postanowiłem jeszcze pokazywać, będą moją słodką tajemnicą, ale mija w grudniu teraz 5 lat, odkąd kupiłem pierwszego pytona królewskiego, jak widzicie, to hodowla się rozrasta, ma się świetnie, dziękuję Wam bardzo serdecznie, bo to taki odcinek będzie trochę z refleksją, za to, że naprawdę bardzo duża część z Was wybiera moją hodowlę. Przyjeżdżacie do mnie na hodowlę, wpadacie na eventy terrorystyczne. Mamy okazję, moment, zamienić słowo. Przepraszam, że nie mogę z Wami pogadać tyle, ile bym chciał, ale na eventach jednak jest rzeźnia i muszę poświęcić każdej osobie osobna chwilę, z każdą osobą chwilę porozmawiać. Także to jest podsumowanie. Ranking węży z 2024 roku. Pomyślcie, co będzie za rok. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!